Witam, witam w drugim odcinku serii gier niezbyt powalających. W tym odcinku gra polskiej produkcji, czyli mierzę niezbyt wysoko. W zasadzie jedynym powodem, dla którego prezentuję tę grę, jest fakt, że miałem ją w oryginale bardzo dawno temu. Dlatego dość sporo w nią pograłem i trochę ją znałem. Atlantyda, jak można było zobaczyć, to jest tytuł tej gry. Atlantyda jest klonem God, dość bezczelnym klonem. A God samo w sobie też nie było powalające, tylko miało za swój tradycyjnie dobrą bitmapowską grafikę. Bitmapowską to znaczy, że nie że bitmapy, tylko że grupa Bitmap Brothers, która znana była z gier o dość specyficznym pełnym detali stylu graficznym. Ale to tyle, jeśli chodzi o Gods. Atlantyda jest zatem labiryntówką. Naszym celem jest uzbieranie 160 diamentów i wyjście z mapy. Co jednak nie będzie takie proste. Dlaczego? No zaraz zobaczymy. Ładowanie. Kiedyś włączę efekt stacji dysków. Dobra, a zatem to jest nasz bohater. Tak jak mówiłem, zżynka z GOTS, więc mamy 4 okienka inwentarza. 160 diamentów do zbierania, pasek energii. Podnosimy itemy. Powodzenia. Zapisy na tych notatkach nie zależą od konkretnego itemku, tylko od ekranu, na którym je odczytujemy. To tak na marginesie. Niemniej, tak jak mówiłem, to jest gra labiryntowa i to bardzo, bardzo złośliwa gra labiryntowa. Każdy spadek nie tam, gdzie trzeba. Otworzenie dźwigni nie w tej kolejności, to trzeba. Wejście gdzie nie tam, gdzie trzeba. I przegapienie jakiegoś detala albo przejścia, którego w ogóle nawet nie widać, oznacza, że trzeba będzie grę zacząć od nowa. Jak to najprościej za deca pokazać? Proszę. I koniec gry. Tutaj już nic więcej się nie da zrobić. Trzeba nacisnąć prawy przycisk, co nas cofnie do menu i zacząć od początku. I generalnie mapa dość Atlantydy jest średnich rozmiarów, ale jest pełna właśnie takich pułapek. Tak jakbym miał zgadywać, to prawidłowe rozbrojenie gry to jest zabawa na setki powtórzeń, dosłownie setki. Z jednej strony, tak jak mówię, przejścia, których nie widać, dźwignie, które trzeba otworzyć w odpowiedniej kolejności, a z drugiej często skoki, jakie trzeba wykonać, wymagają precyzji co do piksela. To jeśli chodzi o marudzenie, natomiast warto Atlantydę pochwalić chociażby za to, że o ile sprite, jak widać, wyglądają paskudnie, sterujemy jakimś wyciągniętym w pionie R2-D2, który czymś strzela. Przypuszczalnie to miał być rycerz, ale od tyłu wygląda jeszcze dziwniej niż od boku. Ale sprite to może nie są zbyt ładne, ale za to sama grafika, tła, klucze, drzwi, ściany, mury, to wszystko takie ładnie wygląda, jest kolorowe, z detalami, ale takimi sensownie wyglądającymi, także nie ma co się krzywić. Efektów dźwiękowych też za wiele nie ma, ale tak są całkiem ok. Szczególnie dropienie się itemów brzmi dość fajnie. Tak, może pójdziemy tędy. Czasem mur można skuszyć. Tak. Jakby się tam z góry spadli, nie wiem co tu jest na dole, oczywiście byłby znowu game over. Tak. Może chodźmy tędy. Tutaj nie wskoczymy, właśnie przez to, że nie mamy miejsca na skok. O. Trzeba na skraj, dosłownie na skraj przed platformy przejść i wtedy po skosie joystick pociągnąć. Czysta złośliwość. Oczywiście można było też z góry podejść i spaść tamtąd. Jak ktoś potrafi, to...
Drabiny są też dość uciążliwe, bo czasem postać się nie chwyta i kończy się na tym, że gracz spada na sam dół albo w ogóle w otchłań bez dna, bez wyjścia. Tak. 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 Żeby wyczuć. Zamknąłem to, a czemu? Zobaczymy, pod jaram to w ogóle zamknąłem. Chodźmy do góry. Kroki też brzmią całkiem dobrze. Niespodziewanie dobrze, rzekłbym. Aha. Aaaa. Czyli tak, teraz muszę iść tędy. Ten diament. Zejść na dół, przyłożyć dźwignię, spaść, przejść. Znowu drugi diament wejść i tak dalej. Dobra, nie będę cały wir przechodził, więc sobie to odpuścimy. Poeksplorujmy trochę. Co tu jeszcze możemy zobaczyć? Okej, okay, jest jeden. Nie cierpię gier z zapadniami. O, no właśnie. To tyle jeśli chodzi o kolejną pułapkę. Jak widać tam były trzy. Nie licząc dwóch, których przyszliśmy. Gra dla masochistów. Przynajmniej motyw w menu głównym jest takim fajny. Jeszcze zobaczę ten fragment, którego za dzieciństwa nie mogłem skumać jak przejść, a teraz mniej więcej wiem. To jest też kawałek drogi. Trochę skakania z krawędzi, ale zobaczymy. Tak. Musimy wejść na górę, aż wyjdziemy na dach. Czyli nie dojrzyj w pobliżu. Wow. Ok, to chyba teraz tędy. To jest wesoła rzecz. To jest przejście. Ale trzeba skoczyć, bo jest spadek. Nie wszystkie przejścia są widoczne. Ok. Tak, przez te drzwi, które tworzyliśmy dźwignią właśnie na poprzednim ekranie. Pionowy klucz. I co teraz? A, to taki trik. Teraz tutaj się otworzyła dźwignia. Dźwignia to też swoją drogą złośliwa rzecz, bo nie wszystkie są niezbędne do przejścia. Część się zwyczajnie wkurzy gracza, przerwie mu grę. No. Jakbym tutaj na dół wpadł, gdzie ta drabina jest, to bym tylko mógł z drabiny się wydostać. Generalnie takie dziury na pół wysokości gracza. To są dick moves w tej grze. Nie można z nich wyskoczyć, nie można z nich przejść. Teraz, o tak, dobrze, tędy wyjdziemy na dach. Idziemy do góry. Trochę jak widać wystrój się zmienił. De facto wystrój jest kilka w ramach gry. Różnią się. Oj. Tak. Tak.
No. Bez takich. Dźwignia do drzwi za drzwiami. Wow. Lubię ten dźwięk. Okej. Dobra, teraz tak trzeba przejść. Skacz. Skacz. Ah, shit. No tak jak mówię, to są dick moves. Stąd nie ma już wyjścia, trzeba przerwać grę. Dziwne, w sumie tamtą stronę mogłem przeskoczyć. Spróbuję na drugim piętrze. Jak ja tam przechodziłem? Nawet nie pamiętam. Dobra. To będzie ostatnie podejście, bo tak jak mówię, gry przejść nie przejdę. A pokazać w zasadzie, pokazałem dobry przedsmak tego, co gracza czeka przy rozbrajaniu tej gry. Trzeba też sobie powiedzieć, że o ile sprite'y są brzydkie, to animacja jest bardzo płynna. Jeśli chodzi o takie właśnie niskobudżetowe gry, szczególnie polskie niskobudżetowe gry, to zazwyczaj animacja ma niewiele klatek. Nie wygląda może dość ślimaczo. A tutaj postać sterowana przez gracza chyba wyciąga pełne 50 FPS-ów, jakie było dostępne dla twórców. Aha, zapomniałem, to trzeba odsunąć z boku. Przynajmniej pod tym względem gra jest dość sensownie zrobiona. Na pudełku gry twórcy się przechwalają, że to jest w pełni napisana w kodzie maszynowym, czyli w assemblerze. Chyba. Spójrzmy już sobie ten diament, zobaczę tylko ten konkretny fragment, który chcę sprawdzić. To dość ciekawe, ci żołnierze, ci rycerze są nieco bardziej sztucznie animowani w postaci sterowanej przez gracza. Zdawałoby się, że ktoś inny je rysował i animował. W ogóle czym oni mają być, nie mam zielonego pojęcia. Okej. Dźwignia do drzwi w pobliżu. Okej. Nie, tutaj trzeba przejść. Chyba, że od dołu jest przejście. Nie przejdę. Świństwo. Jest w ogóle kolejne świństwo. Jak widać. Tak. Teraz do góry. Jak widać, jak się nie uda graczowi perfekcyjnie zejść z samego końca tej drabiny skokiem w kanał, to oczywiście spadniemy w miejsce, w którym się zablokowaliśmy poprzednim razem. I koniec gry. Fascynujący dach. Musi być jakieś inne przejście. Gdzie ono było? Spróbujemy te trzy drzwi, trzy pary drzwi z liniami.
Tutaj bym musiał zaskoczyć. Aha. Pionowy. Ho. Pionowy. Skąd ja wezmę? Chciałbym usiąść, wezmę. Tylko bym musiał po jednej sztuce biegać. Spróbujmy. Nadal mnie ciekawi ta rzecz. To jest jedna rzecz, których nigdy nie rozwiązałem. Niestety nie można chyba dropić itemków. Nie, nie można. No dobra, to pójdziemy z tymi dwoma, a później pójdziemy z trzecim. Tutaj w dół. Dobra, pionowy, dobra. Przynajmniej gra jest o tyle miła, że mówi, jaki kupcie jest potrzebny. No, teraz to się wykupiłem kompletnie. Przyszedłem całą drogę, a klucza nie zabrałem. Okej, teraz możemy. Okej. Nie jest jakieś wyjście do góry, które bym chciał użyć. Tutaj nie. Dobra, to będzie chyba tutaj. Aha. Jest. I teraz jak to było? 486. No, faktycznie jest wyjście. Ja myślę, że ktoś będzie tutaj za tym. To 486 było formą zabezpieczenia antypirackiego. Były dwie takie formy. Pierwsza z nich to była kombinacja, którą trzeba było kliknąć podczas intra, żeby gra
dała się przejść bez limitu czasowego. Drugim zabezpieczeniem właśnie było to 486, o którym było tylko napomknięcie w ulotce dołączonej do gry, że ta kombinacja zawiera magiczną moc, czy coś ten deseń. Shit. A w ogóle w drugą stronę to co jest? Aha. Dobra, spróbujemy jeszcze przeskoczyć i wyskoczyć w powietrze, gdzie dojdziemy. A więc to takie coś. Myślałem, że będzie tam coś bardziej skomplikowanego, biorąc pod uwagę zabezpieczenie tym właśnie sławnym kodem. No, o, chyba skoczył. Schodzenie z drabin, szczególnie w ciasnych przejściach, jest trochę upierdliwe. A jeśli pod nami jest potwań bez dna, to już nie jest upierdliwe, tylko czysto złośliwe. Taka jest jednak ta gra. Okej. Okay. Skaczemy. Gdzie spadniemy? Shit. A, bo to się zawija! A, zawsze się zastanawiam, jak tu można przejść. Z tamtej strony trafić, aż się po prostu mapa na powierzchni zawija. Jak dojdziemy do prawej krawędzi, pójdziemy w drugą stronę, to trafimy... Bla, bla, bla. Zapomniałem się. W każdym razie, teraz już wiem, jak to działa. Prawda, z tej wiedzy nie skorzystam, bo i tak nie będę gry przechodził. I w zasadzie, w tym miejscu mógłbym zakończyć let's play. I chyba tak zrobię. W rzadkich momentach widać tego gościa z przodu. Wygląda niewesoło. Tak. Myśmy kawałek w prawo dalej poszli. Muszę nawet kawałek w prawo. Ten fragment widzieliśmy wiele razy. Dobra. Okej. Okay. To tyle, jeśli chodzi o demonstrację Atlantydy, polskiej gry, która na świecie nigdy by niczego nie zawróciła. W Polsce też niezbyt powalająca, ale jak na polskie standardy to przynajmniej średnia, a nie tragedia. Tak czy siak, grać wtedy było niespecjalnie warto, a teraz to tym bardziej nie ma sensu. Do zobaczenia.